Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, jak co sobotę, zachęcam Was do jakiejś lektury. I tak właśnie rozważałem sobie, do czego Was zachęcić. I sięgnąłem po taką książkę, którą wydaliśmy już 4 lata temu, Dążąc do celu. Jest to praca zbiorowa, wydana na 10 lat Centrum Edukacji Liderów Kościoła Chrześcijan Baptystów. I to trochę prowadzi do tego, co w tej książce jest. Mianowicie w tej książce jest tak naprawdę sporo różnych wykładów, które zawsze towarzyszą zjazdom celu. Cel to jest taki nasz wewnętrzny kościelny kurs dla młodych liderów, niekoniecznie młodych w sensie, że są młodzi, ale młodych w sensie takich, że dopiero rozpoczynają swoją przygodę z przywództwem. Gdzieś się pojawili w zborze, albo może zaangażowali trochę mocniej. Zawsze między 30 a 50 osób uczestniczy w takich 2-letnich kursach. I zawsze właśnie również w trakcie tych kursów jest 4, jeden na pół roku. Oczywiście teraz mamy mały poślizg ze względu na koronawirusa i ten ostatni niestety się nie mógł odbyć, a właśnie by się odbywał chyba za parę dni. Ale zawsze na tych naszych wyjazdach, czy na tych spotkaniach zajmujemy się takimi kilkoma obszarami. Pierwszy obszar to jest charakter przywódcy, przywództwo. I tu się faktycznie pojawiają takie tematy jak przywództwo, zbór, charakter przywództwa, duszpasterstwo. Ale kolejny temat, który się pojawia, kontekst, w którym pracujemy. I tutaj właśnie wobec świata i kultury, apologetyka i etyka, takie działy z artykułami właśnie w tych tematach się pojawiają. Kolejny temat to ewangelizacja i rozwój zboru. Co robić, żeby zbór ewangelizował, żeby się rozwijał. I ostatni dział związany z poznaniem Pisma Świętego, tutaj go nazwaliśmy jako hermeneutyka. I też są dwa różne wykłady. Tych wykładów tutaj tak naprawdę jest, myślę, że ponad 15. Z bardzo różnych dziedzin właśnie, ale wspólnym mianownikiem dla nich wszystkich jest rozwój. Rozwój przywódcy. Przywódcy w kontekście Kościoła, przywódcy, który myśli o tym, jak docierać do ludzi, przywódcy, który myśli o tym, w jaki sposób ewangelizować, przywódcy, który myśli nad swoją własną rodziną i odpowiedzialnością nad sobą, przywódcy, który stara się poznać Pismo Święte jak najlepiej, wniknąć w Słowo Boże, zrosnąć z Nim. I myślę sobie, że jest to bardzo ciekawy wybór artykułów, można być takich ogólnopoznawczych, ogólnorozwojowych, które sprawią, że na pewno coś, kiedy byście to przeczytali, coś będzie dla Was ciekawego, coś będzie nowego, może odświeżającego, coś, co sprawi, że może nawet zapragniecie być przywódcą, albo może dzięki temu to przywództwo będzie dla Was może nie łatwiejsze, ale przynajmniej no, z lepszym przygotowaniem, tak bym to ujął. Książka jest do nabycia u nas w wydawnictwie Słowo Prawdy, jest również do nabycia w księgarni WBST. Także serdecznie Was zapraszam do tego, żeby ją sobie nabyć i poczytać. Szczególnie, że mamy sporo czasu z wiadomych względów. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy się rozwijać. Dziękuję Ci, Panie, też za tą książkę. Dziękuję Ci za braci moi, za to, że ten kurs jest, Panie, że oni służyli gdzieś nam w jego trakcie. Za wszystkich uczestników, za wszystkich wykładowców, za to, Panie, że możemy sobie nawzajem pomagać, że dałeś Kościół właśnie dlatego. Z Bogiem i do zobaczenia.